Miałeś kiedyś sytuację, że napisałeś do kogoś, ale ta osoba nie odpisała. Po prostu już nigdy więcej się z tobą nie kontaktowała. Zniknęła z twojego życia jak duch. I właśnie dzisiaj o tym będzie odcinek. Ghosting to zniknięcie bez słowa z czyjegoś życia. Dosłownie ulotnienie się niczym duch. Nie reagują na próby nawiązania kontaktu i wyjaśnienia sytuacji. Ghosting przez naukowców nazywany jest sztuką wychodzenia po cichu. Tylko takie zachowanie bardziej boli porzuconego, niż powiedzenie mu prosto w oczy: nie chcę z tobą dłużej utrzymywać kontaktu. Zerwanie relacji, kontaktu w sposób nagły, często niespodziewany, bez wyraźnego, racjonalnego powodu. Ghosting zyskał na znaczeniu, odkąd w ogóle zaczęliśmy traktować relacje międzyludzkie z internetową lekkością. Nieodczytywanie wiadomości, wreszcie zaprzestanie kontaktowania się, wydaje się prostą formą poradzenia sobie z niechcianą relacją. Jest jednak formą, po pierwsze, okrutną, po drugie, tchórzliwą i wreszcie uciekaniem od odpowiedzialności, które szybko wchodzi w krew, także w innych niż relacyjne obszarach życia. Ghosting dotyczy nie tylko relacji romantycznych, ale także przyjacielskich, koleżeńskich, sąsiedzkich. Zwykle wygląda podobnie. Wszystko zdaje się być ok, aż tu nagle, któregoś wieczora czy poranka, delikwent lub delikwentka znika. Przestaje odbierać telefon, odpisywać na wiadomości. Nie odbiera telefonu, nie ma czasu, umawia się, ale nie przychodzi. Odwołuje spotkanie i nigdy nie wraca do tematu. Nagle dobrze zapowiadająca się relacja wygasa, właściwie z dnia na dzień. Charakterystycznym jest też to, że właściwie nic się nie stało. Nie było sygnałów ostrzegawczych, nie było kłótni, awantury, konfliktu. Może coś zazgrzytało, ale jest to zwykle coś jak kamyk w bucie. Porzucona w ten sposób osoba długo potem się zastanawia, czy to było powodem i czy właśnie o to chodziło. Lub wręcz ofiara ghostingu zadręcza się, co mogła zrobić źle i szuka na siłę powodu, dlaczego relacja się zakończyła. Ghosting, który dziś w internetowej przestrzeni jest właściwie chlebem powszednim, boli mniej, kiedy dotyczy tylko przelotnych znajomości, rodem na przykład z aplikacji randkowej. Rozmawiasz z kimś, a potem nagle on kończy konwersację, nawet bez cześć. Znika, przepada. Ten ghosting jest jednak mało groźny. Można go rozpatrywać raczej w perspektywie braków komunikacyjnych i braku ogłady w internecie. Trzeba go wkalkulować w poznawanie ludzi za pomocą nowoczesnych mediów. Jeśli komuś łamie serce, powinien po prostu rozważyć inne formy poznawania ludzi. Tinder, aplikacje randkowe, takie są i trudno tu specjalnie dyskutować z rzeczywistością. Trudniej jest jednak, jeśli znikają w ten sposób ludzie, z którymi wiązaliśmy nadzieję, którzy byli nam jakoś bliscy albo z którymi byliśmy w relacji. Dlaczego tak robią? Powodów ghostingu szukałbym najbardziej w naszej nieumiejętności funkcjonowania w relacjach z ludźmi. Skąd mamy wiedzieć, jak zdrowo się komunikować, skoro na żadnym etapie edukacji nikt nas tego nie uczy? Efekt jest taki, że uciekamy, kiedy się boimy, wstydzimy lub kiedy czujemy się nieswojo. Olanie drugiej osoby bez słowa jest łatwiejszym i przyjemniejszym sposobem dla nas samych. Z biegiem czasu zaczynamy sobie to nawet tłumaczyć i wybielać własne zachowanie. Jeden ghoster, który regularnie porzucał tak partnerki, twierdził, że jest to najszybsza i najbardziej humanitarna forma zamknięcia relacji. Pomyśli tydzień, dwa i zrozumie, że nic z tego nie będzie. Po co nam te wszystkie niewygodne rozmowy? Najczęściej ludzie znikają bez słowa, bo skończyły się cele, które można realizować wspólnie. Mogłeś zauważyć, że tuż po skończeniu szkoły bardzo trudno utrzymać relacje lub ludzie znikają, z którymi byłeś bardzo związany. Przyjaciele znikają z dnia na dzień. Jeśli osoby nie mają wspólnej drogi, to okazuje się po dojściu do celu, że niewiele ich łączy. Dalsze podtrzymanie relacji wymagałoby ustalenia kolejnych celów, a to wymagałoby wysiłku. Kolejnym powodem jest fakt, że jest szybszym i łatwiejszym sposobem niż przerabianie problemów. Łatwiej jest wyrzucić zepsuty przedmiot na śmietnik i kupić nowy, niż bawić się w naprawianie. I tak też trochę jest w relacjach z ludźmi. Łatwiej jest porzucić i skupić się na nowej, niż wkładać wysiłek, który nie wiadomo, czy się zwróci. Uważają, że jest to energooszczędna forma zakończenia relacji. Nie chcą rozwiązywać problemów, wierzą, że warto szukać znajomości idealnych. Ghosting czasami jest też mniej raniącym sposobem zerwania relacji. Jest im łatwiej przestać się odzywać, niż powiedzieć: nie chcę cię dłużej znać. Następnym powodem jest, mają pretensje, o których nie potrafią powiedzieć.
Nie wiedzą, jak zakomunikować drugiej osobie pewne rzeczy, więc wolą uciec. Znajdują w partnerze relacji jakąś wadę, której nie mogą zaakceptować, ale nie potrafią także o niej powiedzieć. Znajomość nie spełniła ich oczekiwań, inaczej sobie ją wyobrażali. Warto podkreślić, że są to często wyimaginowane wymagania, trudne do sprecyzowania, bo ghost w gruncie rzeczy nie bardzo wie, czego chce, a rzecz, która przeszkadza, może być pierdołą w rodzaju "ona za głośno się śmieje". Mają problemy z emocjami, za wszelką cenę unikają konfrontacji, nauczyli się takiej formy rozwiązywania problemów w dzieciństwie. Ktoś lub coś znikało, kiedy tak było wygodniej. Matka lub ojciec przestawali słyszeć i odpowiadać na emocje dziecka, kiedy były dla nich niewygodne. Taka strategia uczy, żeby problem zniknął, wystarczy zastosować milczenie i emocjonalną niedostępność i nasze kłopoty ulatniają się gdzieś w przestrzeni. Dlaczego ghosting tak rani? Ghosting po bliskich relacjach, dłuższych, krótszych, wydaje się być wyjściem mało krwawym, ale tak naprawdę rani obie osoby. Porzucona strona bardzo często doświadcza trudniejszych emocji, niż gdyby zerwanie zostało normalnie zakomunikowane. Czuje się porzucona bez powodu, gubi się w domysłach i przemyśleniach. Porzucenie w ten sposób wpływa na poczucie własnej wartości. Może powodować lub nasilać stany lękowe i depresyjne. Jeśli nie zasługuje na pożegnanie, myśli porzucona osoba, muszę być kompletnie nic nie warty. Oczywiście nie jest to regułą. Wiele osób przejdzie przez takie doświadczenie, co najwyżej ze wzruszeniem ramion. Ale jeśli jesteś w takiej sytuacji, to przede wszystkim nie obwiniaj się i nie doszukuj w sobie błędów. Najczęściej powody nagłego zniknięcia leżą w 100% po stronie znikacza, a nie po twojej. Nie ma sensu ich roztrząsać i tak nic to nie da. Nawet gdyby wina była gdzieś w tobie, styl zerwania pokazuje, z jakim człowiekiem masz do czynienia i nie ma tu w obliczu takiej sytuacji sensu jeszcze dokopywać sobie. Nikt nie jest idealny, to oczywiste. Coś zawsze w sobie można poprawić. Jednak, aby móc to zrobić, trzeba rozmawiać ze sobą tak jak dorośli ludzie, a nie rzucać człowieka za siebie niczym zepsutą zabawkę. Niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z relacjami nie dają nam nawet szansy na to, aby się rozwijać. Ghosting robi także źle temu, który porzuca. Po pierwsze, często pozostaje poczucie winy. Ono może być nieuświadomione, niezakomunikowane sobie. Po drugie, ghosting nie uczy rozwiązań i komunikacji, a po jakimś czasie zwyczajnie wchodzi do stałego repertuaru zachowań, psując nasze relacje z ludźmi. Znikacze to często osoby, które cierpią z powodu emocjonalnych trudności, nieprzepracowane historie ciągną się za nimi latami i niczego nie uczą. Znikanie staje się też często sposobem stosowanym w innych życiowych problemach. Znikamy w pracy, w relacjach z przyjaciółmi. Nagle może się okazać, że jedyne co nam zostaje to samotność, a ta wcale nie musi być komfortowa. Problemy mają to do siebie, że nierozwiązane narastają. Człowiek może zniknąć z naszego życia, jeśli tak zdecydujemy, ale to wszystko, co zostało zamiecione pod dywan i zniknięte, gdzieś w nas pozostanie. Warto podkreślić, że nikt z nas nie jest bez grzechu. Każdy z nas kiedyś komuś zniknął. Kiedy ktoś jest natarczywy, ignoruje moje potrzeby i zupełnie nie słucha, łatwiej zamknąć temat, po prostu zamykając drzwi. Czasami nie da się inaczej. Kiedy w grę wchodzą emocje, to nawet jeśli jest nam trudno, warto je wyrazić i powiedzieć najprościej jak umiemy, że nie chcemy kontynuować znajomości. Jeśli nie potrafisz tego powiedzieć, napisz. Daj znać w komentarzu o swoich doświadczeniach z ghostingiem. Nie musisz kupować merchu z niewiem.pl. Nie każdy musi wspierać finansowo, ale zawsze możesz ocenić materiał i sprawić, że dotrze do większej liczby osób. Do usłyszenia w następnym odcinku.